Czy wiesz, że w środku cierpienia, na które nie masz wpływu, zmiany, której nie chcesz, trudności, których nie przewidzisz, twoje życie nadal może być piękne? W życiu każdego z nas historie bólu i smutku przeplatają się z chwilami szczęścia i świętowania. Z Bogiem jednak zawsze jest coś więcej niż to, co widzisz. Coś, co dzieje się poza sceną. Żadne doświadczenie, smutek, ból, przez które przechodzisz, nie są czymś ostatecznym ani nadaremnym. Bóg wie, jak je wykorzystać ku swojej chwale i dla twojego dobra. A wiemy, że jeśli kochamy Boga i spełniamy Jego oczekiwania, wszystko, co nas spotyka, działa na naszą korzyść, czytamy. On czyni wszystko pięknym w swoim czasie, zaufaj Mu. Salomon pisał, wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Nie poddawaj się i nie rezygnuj. Nawet jeśli masz już dość, nie pozwól, by emocje całkowicie przesłoniły Ci tak już bliskie wyjście z tego ciemnego tunelu. Nie wierz kłamstwu, które mówi Ci, że to, co czujesz i co widzisz, to już wszystko. On jest światłem rozjaśniającym mroki. Kieruj się do Niego, dąż do Niego ze wszystkich sił. On jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Pamiętaj, że z Bogiem zawsze jest coś bardziej prawdziwego i dobrego niż to, co teraz. On nawet z roztrzaskanych kawałków może stworzyć rzeczy nowe i piękniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Bóg czeka, by okazać Ci dzisiaj swoją miłość i dobroć. Otwórz przed Nim serce i pozwól Mu wszystko uporządkować, posklejać, naprawić. Jeśli masz coś do wyznania, wyznaj i zostaw każdą swoją porażkę, każdy upadek i grzech u Jego stóp. I poproś Go, by uczynił z tego coś pięknego. Potem czekaj i patrz, miej cierpliwość. On już się tym zajmuje. Dziękuję, że jesteś.